Heidi jest dalej. Łeeeee! Fikołki robimy! Wraca! I w tył fikołka! Flik damski, tak? Po prostu ona jest ubrana zwykle, a ja ubrana jak zawsze zajebiście. Ty też dzisiaj! Dzisiaj my też się różnimy. Ty wyglądasz zwykle, a ja wyglądam zajebiście. A ty wyglądasz, jakbyś właśnie... do burdelu na drugą zmianę szła. Ulalalala! Dobra, ale cięty język! Mam do ciebie pytania. Dobrze. Dostaniesz takiego głupkopa na łeb. Dobrze. Gadaj. Ostatnio też pisałeś, że mogłabyś mi najebać za garażami, tylko się policji boisz. To tak. Może teraz spróbujesz. To... Wow! Ja jej nie dotknę. Ja ciebie się nie boję. Nie badam się Dominiki, nie badam się na namie, a ciebie, biała p***dobać się też nie będę. O, widzę tutaj rasistowskie zapędy. Ej, no co ona powiedziała? Dlaczego? A, no to ona, no nie, no co to jest k***ba? Ja, Liza, nie będę się zniżać do twojego poziomu, nie będę tutaj gadać żadnych... Ej! Stara, a o jakim poziomie mu mówimy? Ej, ale to jest akurat nie fair. Na swoich streamach. Jakby Nawcia powiedziała tak do niej, no, to by była afera na cały internet. Poziomie? To do twojego poziomu trzeba schodzić. Patrz, to jest akurat twój chłopę. Typowa Karyna spod boku. Wiem, zobacz, że masz Janusza, ale tutaj musisz trzymać jakiś... Zobacz. Powinna być afera o to. Fajnie wyglądam. Nawcia by tak powiedziała i by było takie piekło na Twitterze. Biłem się na co dzień. Gdzie widzisz tego Adama Security? Ja go nie widzę. 93, bo nawet na 91 się nie chciałeś zgodzić. Tak było? Czyli mówisz, że wybraliśmy sobie formuły. Tak, wybraliście sobie formuły i kategorie. Tak jest prawda. No nie, no, wybierali formułę. Szybkie szoty jak MVP! Wybierał w końcu się cała sala na PKP! A te ciło na piach. Wydaje mi się, że miesiąc temu się dowiedziałem. Miesiąc temu? Dopiero? A mniej więcej. Adam, moje podstawowe pytanie: czy wyjdziesz do utworu Szybkie szoty? Igen. Tak, jak najmniej. CO?! CO ON POWIEDZIAŁ?! Publiczność jest twoja, słuchaj. Czarna rasa, to są normalne obsesjenia ludzi. No? I ale... nazywałam cię białą p***ą, no białą to jesteś, a p***ą... Liza, to ja mam do ciebie takie pytanie, gdyby ona powiedziała to w drugą stronę... Wywalaj się, dziękuję polskiego, angielskiego, nie k***a, po ludzku mi p***a. Powiem tak, że tak się nie czuję, to ty będziesz rozjechana i rozjechana w oktagonie. Okej. Tak, Nawcia, tak. Ogólnie... Co ty mi się r***bana i rozjechana w oktagonie? To ty wziąłeś debutantkę, to ty wziąłeś debutantkę. O. Oj! Listek. Ło! Sztuczki w oktagonie pokażesz. Dobrze. To kto jest? Joker, kurwa. Okej. Okay. To Joker, mam do ciebie pytanie w takim razie. Joker, mam do ciebie pytanie. Skoro nie ma Adriana, to kim jest Beatrice? Twoim starym. Tak? Czyli nie ma z nami żadnego syna, kurwy. Okej. Okay. Także słuchaj, Adrian. Za to, co zrobiłeś... Pierwsze pytanie z publiczności. Tomek Coelho. Się, nie? Następnym razem serio wezmę tą smycz z tym prądem czy tą opaskę, bo ja nie wiem, co mam tu robić, nie? Co tu się... Weź knebel na kurwa zadymy, okej? Okay? Tu się... Weź knebel na zadymy. Kto oddajmy... wpadł na pomysł, żeby mnie na ten panel wcisnąć? Ja nie wiem. Kurwa. Oddajmy głos... Tomek, ja ci obiecuję, że ci następnym... Dobra, zamknij się, kurwa, łysy. Kulka jak w Pulp Fiction. Gada, kurwa, ten Pandora i gada, nie da nikomu do głosu dojść. Ja pamiętam, z publiczności. Gwiazdor. Cybek, Mikołajki za dwa dni, a Gwiazdor już przyszedł. Ogólnie ci, co mówią na Mikołaja Gwiazdor, to są... Dokładnie na to mają HIV. Od Dara Lwa. Nie da... Stawiam do szklanku, to ci wybie! Ty unik... Każdy z was... Słuchajcie, ale nie rzucajcie, bo... Jak to ci wybie, przysięgam. Bo jest... Każdy z was ma pojedynek za 5 dni. Do mnie mówisz? A mam cię... Oh.
Więcej uników muszę robić przed latającymi rzeczami niż przed ciosami Marcina będę musiał. Ej! Ej, ej, ej! Ej, ej, ej! Moi drodzy, moi drodzy! Zima! Bandura jak podymił! Opanujmy emocje. Zadyma kartę! Nie wyjebał, kurwa, no wyjebcie! Stoję tu, kurwa! Siadaj! Wszyscy macie walki w sobotę! Kurwa, blałeś! No i chuj to obchodzi, ale pytać się możesz. Jak ty się do niego odzywasz? Ej, co powiedział do niego? Kieraz go nie za to! Oni go rozbiją za to! Nie wyjdę stąd? Nie, nie wyjdę. Oj! Nie mi zwracać uwagę! Rozumiałeś? Kim ty jesteś, żeby mi zwracać uwagę, ale nie. Powiedz, kim? No, dobra. No kim? Czemu ty masz mi zwracać? Bandura! Oni go, bandura. Oni go rozbiją! Oj! Moi drodzy, opanujmy emocje! A nie, bo tam nata, nie! Oni go, oj, będzie... Nie, bo oni też mają kosę. Ej, Marcinik się zamieni. A tam będzie afera, chuj. Co? Pizdę nie dostał od każdego, no. Powiedział do Bandury, dobrze, frajerzy. Dobra, słuchajcie, usiądźcie. Moi drodzy, mieliśmy świadomość, że ten panel będzie obfitował w prawdziwe emocje, bo... Ja mam jeszcze jedno pytanie. Tak, tak, zaraz ci oddam głos. Gdyż konflikt pomiędzy Natanem a Adrianem jest całkowicie realny, ale niech nam się to nie wymknie spod kontroli. Ja się nie dziwię, jak zaraz Kieraz wejdzie i ubije sztukę. Bardzo cię proszę, żebyś się uspokoił. Dobrze. Słuchaj, normalnie ci zwróciłem uwagę, a jak zacząłeś się rzucać, powiedziałem zaraz ci wybie. No ja nie jestem jakiś kurwa frajerem. Się rzucałem? Nie, ale nieważne, oblałeś mnie kurwa, no czego nie Jezu, rozumiesz. Napojem gazowanym, wodą ale to no rozumiem. Ale i chuj, ale i chuj. Dobrze, panowie. A nie jestem sam. No to powiedz sorry i tyle. No powiedziałem sorry, nie chciałem w ciebie, a ty się rzucasz do mnie. No to już koniec tematu jest. Dobra, panowie, ale ja nie jestem. Ale nie będziesz. Połowa Bandury, nie wyjdę stąd. Słuchaj, nie będziesz mnie od frajerów wyzywał, bo ci kurwa gwarantuję, jak to się skończy za chwilę. Dobrze, panowie, skończmy to. Mogę nie. Zagotował go. Tak, chciałeś jeszcze zadać pytanie tak, Adrianowi. Dziękuję bardzo. Zagotował go w chuj. Ja mam drugie... Twoja walka z Szeligą praktycznie przebiega, w sensie przygotowania do tej walki, przebiegają w takiej przyjaznej dosyć atmosferze, dlatego zapytam... Postaram się zapytać o coś innego. Kurwa, ja tu nic nie mogę powiedzieć. Ale tu są, słuchajcie, brawa dla ochrony. Tak, brawo za reakcję. Słuchajcie, to jest najlepsza technika. Tu z góry od Bruce'a Lee, kurwa, tylko że trochę zmieniona, czyli Daro Lee, kurwa, Leon. Dawaj. Ty kurwa jakiś odcinek na YouTube nagrywasz, czy o co z tobą chodzi? Podkreślenie prostu, podkreślenie. Bardzo wam dziękuję. 4, 3, 2, 1. Do zobaczenia, widzę. Dziękuję, naprawdę was kocham. Ty Agata, widziałaś ile z donate'ów było? Ja pierdolę, co za łby, nie? I 300 subskrypcji, kurwa, ale dzień dzisiaj! Ja p***olę!